Funkcjonariusze statu Gdańsk w tej chwili dokonali zatrzymania niebezpiecznych przestępców. Jak widzimy, sytuacja była bardzo dynamiczna, bardzo szybko wszystko się odbyło i sprawnie. W tej chwili przeszukują naszych zatrzymanych. Jedna osoba niestety została ciężko ranna i wymaga specjalistycznej opieki medycznej. Pozostali widzimy ruszyć drogą w tej chwili tak zwanych zabezpieczeń strefy, czyli aby nikt z osób podstronnych nie dostał się w strefę naszego działania. Funkcjonariusz, który przeszukuje osobę zatrzymaną, robi bardzo dokładnie, gdyż ta osoba nie może posiadać przy sobie żadnych niebezpiecznych narzędzi i w momencie, kiedy zostanie przetransportowana, wsadzona do samochodu. Od tego momentu nasze postępowanie już jest dużo spokojniejsze. Można sobie pozwolić na to, żeby się ogarnąć w takim naszym żargonie, żeby sprawdzić, czy abyśmy nie zgubili jakiegoś naszego sprzętu, czy wszystko jest w porządku. Funkcjonariusze dokonują w tej chwili sprawdzenia bagażnika pod względem niebezpiecznych przedmiotów znajdujących się w nim. Jak widzieliśmy, jeden z uciekających przestępców wyrzucił jedną paczkę, która jest cały czas tutaj w strefie naszej obserwacji i jest to element niebezpieczny. W tym momencie została przekazana informacja zespołowi pirotechnicznemu, miejscu pirotechnicznemu.